To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. Więcej was matka nie miała. To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. To ciało jest w stanie całkowitego. Te zwłoki są świeże. Ktoś przyniósł je tu niedawno. Ubranie poszarpane w wielu miejscach. Widać na nim ślady siarki. Ciekawe. Głowa jest w lepszym stanie niż reszta ciała. Podkrążone oczy jak u chorych na anemię. Kilka delikatnych ukąszeń na szyi. Wciąż ściska w dłoni kosmyk włosów. Mocno pocięte przedramiona. Próbował się zasłaniać. Coś tkwi głębiej w kości. Bez specjalnych narzędzi tego nie zbadam. Ślady paznokci na plecach. Przed śmiercią nieźle się zabawił. Co to za książka? Twe ciało zaskwierczało pieszczotą mego dotyku. Znać pióro mistrza Jaskra. Paskudnie poszarpane rany. Coś go wściekle zaatakowało. Był młodym mężczyzną, jak inni. Wszystko wskazuje na sukuba.
To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. 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 Ktoś ty i czego tu chcesz? Geralt z Rivii, sztandaru Burej Chorągwi. A ty kim jesteś? Eckhart Hennessy, chorąży Burej Chorągwi, najlepszej formacji, jaką zrodziła Kedwejska Ziemia. Ty mnie nie pamiętasz. Skąd niby? Służyłem w Burej Chorągwi. Łżesz! Walczyłem pod jej sztandarem i pod Brenną i pod Vergen. Bitwa pod Brenną. Nordlingowie ramię w ramię przeciwko czarnym. Redańczycy pod Deruiterem na prawym skrzydle, na lewym Temeria z naczelnym wozem Natalisem. Mylisz się. Chówce redańskie rozstawiły się na lewej flance, a Temerczycy stali po środku. Racja. Może i prawdę mówisz. Przekonaj się. Powiedz mi, bo to musisz wiedzieć, kto był naczelnym dowódcą wojsk Nilfgaardu pod Brenną? Menno Cochorn. Zaczynam ci wierzyć. Menno Cochorn. Prawdziwy ogar z nilfgaardzkiej sfory. Ale wielki wódz.
Jeszcze nie raz utoczy Nordlingom krwi. Zgodzisz się ze mną? Śmierć nie wpłynęła dobrze na twoją pamięć. Kohorn nie żyje, zginął właśnie pod Brenną. Czujny jesteś. Nie dałeś się nabrać. Bo jestem z Burej Chorągwi. Może i biłeś się pod Brenną. To było dawno. Mogłem... Nie odpowiadam za stan twojej pamięci. Masz rację. Po śmierci pamięć szwankuje. Wstyd się przyznać, ale zapomniałem, kto dowodził armiami Kedwen i... Henselt dowodził na... Gdyby nie to, że masz wełniany szynel Burej Chorągwi, może i biłeś się pod Brenną. Nie odpowiadam za stan twojej... Masz... Detmo... Kłamiesz!